W dzisiejszym odcinku będziemy poszukiwali postaci Joy Whale. Widzowie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. A w dzisiejszym odcinku będę szukał najbardziej Woolly Bully. Taki żółty stworek. Zobaczycie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. Dajcie znać, czy ktoś z was oczywiście zna te postaci. A wy możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapeczkę. Dobijmy pod tym odcinkiem 1500 łapek w górę, to nagram więcej odcinków z tej serii. Dobra, mamy tutaj, zobaczcie, jakąś skrzyneczkę. Uuu, piękne itemki. Ej, od razu je sobie biorę. Przetestujemy również najnowsze bronie, które tutaj mam. Więc od razu sobie to nakładam, całą moją zbrojkę. Patrzcie, elegancko. Mam nawet lunetę, że mogę sobie przybliżać, zobaczyć, jak dana postać wygląda z odległości. Oczywiście napiszcie tajny kod Matrunera 1234, a przypnę wam serducho, a my zaczynamy. Ulala, mamy tutaj spluwkę i mamy pierwszą skrzyneczkę, zobaczymy, co w niej siedzi. Wow, dobra, mamy jakąś spluwkę, zobaczmy, jak ona działa. O nie, ona jest rozładowana, nie mam amunicji. Dobra, to może na później sobie schowam ją, ale czekajcie, może przetestujemy tą Mordi. Kim jest Mordi? Zobaczcie. Wow, 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 już za mną biegnie. Okej, dobra, słuchajcie, mamy Mordiego. Okej, trzeba go... Pum! O-o, Mordi, spokojnie. Wow, zobaczcie, jak on za mną siucunie. Patrzcie, to jest jakiś robal. Dobra, muszę go pokonać. Okej, dobra. Wow, patrzcie, rzucił się na mnie. O nie. Dobra, słuchajcie, Mordi to jest niezły... Mordi. Patrzcie, jakie on ma w ogóle oko. Czerwony robal, który w sumie... A masz, a masz. Dobra, słuchajcie, musimy ich pokonać. Dobra, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ja cię nie mogę, to jest zbyt ciężkie, słuchajcie. Mordi, naprawdę on mnie tutaj ciśnie. Łoki jumpscare. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, trochę problem, bo muszę uciekać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj od Mordiego. Patrzcie, jak mnie przyszpilił. O nie, ja nie mogę uciec. Zobaczcie, mam jakiegoś slownessa dziwnego. O, to jest problem, słuchajcie. Dobra, wejdę do wody, poczekam na niego tutaj. Ale przy okazji sobie załaduję broń. Okej, to teraz Mordi ma... Ojejku, jak on szybko pływa, no nic, nie spodziewałem się tego, że on tak szybko będzie pływać. Dobra, ale oddaliłem się od niego, więc spoko. Dobra, Mordi już sobie poszedł w tamtą stronę, więc chyba całkiem git. Dobra, ja zjem złote jabłuszko. Słuchajcie, mamy jedną postać już za sobą. Zobaczmy, co mamy tutaj w skrzyneczce. Dobra, ta skrzyneczka już była sprawdzona, ale mamy tutaj jakąś różową. Dobra, ulala, dobra, bierzemy oczywiście te ammo. Ja sobie oczywiście go wezmę tutaj. Zobaczcie, możemy przeładować. Proszę bardzo, elegancko. Cyk, wyrzucamy to. Dobra, świetnie. Mamy MP5. Dobra, to otwieramy skrzyneczkę Sejni. Dobra, kim jest Sejni? Sejni to jest podobny. Słuchajcie, o, i też atakuje. Ty, one jakiegoś slownessa takiego dają. Dobra, ciekawe, czy go pokonam. Czy dam radę go pokonać? Patrzcie, jak on zasuwa ten robal. O, jest, pokonałem, świetnie. Haha, pokonany. Dobra, to przeładujmy sobie. Myślę, że będzie ok. Czy coś z niego wypadło? Chyba nie. Dobra, to lecimy, słuchajcie, sprawdzić kolejne postacie, bo widzę, że tam był ten Sejni i chciałbym go też pokonać. Zobaczymy, czy uda się, czy one mają dużo HP, ale dlatego wejdziemy sobie do domku. Ok, skryję się tutaj. Słuchajcie, rozbijmy sobie szybkę. O, jest Sejni, dobra. Wow, patrzcie, wciągnął mnie. Wciągnął mnie przez szybę. Co za gość. O nie, to by nie było. Jest, Iron V, ten Iron Golem mi pomaga, ale nie, został pokonany. Dobra, a masz. Dobra, słuchajcie, musimy go pokonać. Dobra, spróbuję. Okej, jeszcze ze dwa hity, myślę. Dobra, uciekam tutaj. I teraz, a masz. Jest pokonany, świetnie. Dobra, to teraz możemy sobie przeładować amunicję. Okej. Podchodzimy dalej, bliżej, zobaczymy kolejne postacie. Nie mogę się doczekać tego Woolly Bully, o tak chyba się nazywa. Dobra, to taki żółty jest. Gdzie on może być? Dobra, mamy tutaj Kitty Bitty. O nie, dobra, słuchajcie, musimy tego konika tutaj wygonić, a go wrzucimy tutaj do tego, do tej zagrody. I zobaczymy, czy uda nam się. Koniu, uciekaj mi stąd. Już, wynocha stąd, poszedł. Okej, czekaj, bo to jest trochę cięższe niż myślałem. Dobra, spróbujemy go tutaj odpalić. Kitty Bitty, okej, jest Kitty Bitty, patrzcie na nią. Jak ona wygląda, dobra. A masz ty! O, dobra, pum. Dobra, ciekawe, jaki ma atak w ogóle. Halo?
O nie, złapał mnie! Okej, złapał mnie! Wydostał się, kurczę, z tej zagrody, no to teraz trochę problem. Dobra, przeładujmy sobie. Podejdę trochę bliżej i spróbujemy go złapać, gdzie on jest. Tam, patrzcie, już grasuje. Aż ty, patrzcie, tam jest. Ty, czy... On osadników rozwala! Nie! A masz ty! Czekaj, ciekawe, czy z takiej odległości dam radę. Pum, patrzcie, jest! Najsik. Dobra, a masz! Okej, udało się, tylko muszę przeładować chyba jeszcze. O nie, już mi się zepsuło. Dobra, to czekajcie, zmienimy broń, podejdziemy z tej teraz. Pyk, pyk, pyk. O, już jest coraz bliżej. O nie, 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 nie. Dobra, czekajcie, muszę przeładować tylko tą spluwkę. O nie, on już jest coraz bliżej, dobra, schowam się do tej zagrody. Ej, dobra, dostałem jakiś tutaj... nie podchodź do mnie. Nie podchodź, patrzcie, jak próbujemy tymi łapkami swoimi tutaj dosięgnąć. Ale on jest gotowy na to, że ja mam shotguna takiego. Pum, o nie. Krówkę rozwaliłem. O kurczę, nie mogę trafić, tak chodzi skubaniec. Dobra, jeszcze 3 strzały. Raz, dwa. O nie, już nie mam amunicji. Dobra, muszę, słuchajcie, go pokonać, bo jak widzicie, nie mogę stąd wyjść. Dobra. Czekajcie, złote jabłuszko może sobie zjem, tak żeby trochę mieć więcej HP, okej? Okay. Tutaj próbuję cały czas, dobra, chodź z tej strony, to zobaczysz, ja ci pokażę. Jest! Świetnie, udało mi się, ale to był sztosik kompletny, więc udało się go pokonać. Dobra, mamy już 3 postacie za sobą. Sprawdzamy kolejne, słuchajcie, może jakaś skrzyneczka, coś będzie w skrzyneczce? Tu jest skrzyneczka. I tu już była sprawdzona, ale mamy tu. Wow, patrzcie, snajperka. Ej, to teraz te snajperki to będzie mocne. Dobra, to ja te spluwki sobie przeładuję tylko, tak na wszelki wypadek. Dobra, ale kolejna postać, to sam do końca nie wiem, co mnie czeka. Dobra, okej, przeładowane. Więc teraz, granaty. I co? Woolly Bully, mamy Woolly'ego Bully'ego. Dobra, to słuchajcie, musimy go załatwić ze snajperki, tak myślę. Dobra, Woolly Bully, jest! Już, patrzcie, wściekł się. Dobra, a masz z granata! Pum, patrzcie, dostał, cyk, cyk. Dobra, to teraz słuchajcie, snajperka. I pum, pum, tum. Patrzcie, Woolly Bully. O nie, on już idzie w moją stronę. O nie, zabrakło mi amunicji, czemu ja nie mogę biec? Halo, halo, uciekam stąd, uciekam, uciekam, nie dogoni mnie, Woolly Bully. Ajajajajajajaj, dobra, szybko, szybko, ej, czy on... patrzcie. Jojku, jak się wystraszyłem. Dobra, co się stało, czemu mam slownessa jakiegoś dziwnego? Ej, nie mogę się w ogóle ruszać, Woolly Bully mnie zaczarował, słuchajcie. Dobra, w takim razie będę musiał go pokonać ze snajperki, tylko muszę się zbliżyć. O nie, dobra, puściło mi, czy mogę biec już? Okej, okay, widzę, że on się tam przyczaił. Spróbujmy go z prawej strony. Może jakoś tutaj, Woolly Bully. Okej, okay, gdzie on jest? Tu idzie, patrzcie. Dostał. Już leci na mnie. Dobra. Ej, co jest grane? Czemu ja nie mogę się ruszać? Halo? Czego? Czekać, zawijać się. Dobra, villager, chowaj się. Okej, okay, wejdzie tu? Nie gadaj. Nie wszedł! Jak to możliwe? Przecież on był za duży. O nie. O nie, dobra, to z tej strony pewnie wyjdzie teraz. Dobra, poszukamy go. Dobra, musimy go pokonać, bo on jest jednym z takich cięższych mobków. O nie, zauważył mnie chyba. Dobra, granata rzucam. Patrzcie tam. Pum! Woolly Bully. A masz! Dobra, dostał. Dostał. Granatem. Okej, okay. Cyk, cyk. O nie, te granaty słabo mi idą. Dobra, masz tam. Woolly Bully. Dobra, to teraz snajperka, słuchajcie. I bęc. I bęc, bęc. Okej, okay, okej, okay. Nie trafiłem w niego, dobra, dostał. Woolly Bully, cyk. I jeszcze jeden strzał, i teraz tylko z tego, o nie, już mi zabrakło amunicji do tej broni, dobra, dlatego ja sobie przeładuję. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale mam jakiś problem, że nie mogę się ruszać. Czy to może być spowodowane przez tego Woolly'ego Bully'ego? Może ktoś z was grał w tą gierkę, to może wie cokolwiek na ten temat. Dobra, dostał, oj, zniknął. Odszedł tak, że go nie widzę. Dobra, to podejdźmy może z tym shotgunem do niego. Okej, okay, bo jeszcze trochę tych mobków zostało. Spróbuję je pokonać wszystkie. Chodź tu, chodź tu. Dobra, Woolly Bully. A masz. Dobra, tutaj ładny strzał. O nie, nie, on już jest blisko. Dobra, pu. Okej, okay. Dobra,
A masz! Jest! Pokonany najsik! Masz tutaj Woolly Bully. Pięknie pokonaliśmy go. Ale to nie wszystko, ponieważ za momencik będziemy musieli sprawdzić resztę postaci, które są gdzieś tutaj poukrywane. Dobra, ja sobie przyładuję. Ładnie, ładnie przeładujemy, bo musimy mieć bronię, no musimy się jakoś bronić, słuchajcie. Nie wiem, gdzie jest ten Woolly Bully, że tak muzyka jeszcze mi łupie, ale okej. Dobra, to już chyba wszystko. Lecimy, lecimy dalej. Znalazłem kolejną amunicję, zobaczcie to, to będzie chyba miazga. Okej, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Przeładowujemy sobie spluwkę. Okej, więc teraz można przeładować. Zobaczmy, jak będzie wyglądać przeładowanie. Dobra, pięknie, tutaj, o. Okej, czyli wsadza tą amunicję, jest git. Dobra, możemy teraz sprawdzać kolejne postacie. Bouncy Dino. Okej, Bouncy Dino to w sumie nie wiem, jak on wygląda, ale chciałbym się dowiedzieć, więc sobie biorę tutaj wszystko, co potrzebne mi. Dlatego, o, Bouncy Dino. Okej, Bouncy Dino. Jest Bouncy Dino. O nie, już leci. Dobra, to czekajcie, musimy go... Nie, czemu to knockbacka nie ma? O, czemu to knockbacka nie ma? Czemu te spluwy przecież powinny je wywalać daleko? O jacie. Dobra, to słuchajcie, ja wejdę sobie chyba na daszek jakiś. Okej, może tutaj jakoś? Nie, chyba nie wejdę, bo nie mam żadnych bloków. Chyba, żebym wziął tego dirta, co tam był. Dobra, gdzie jest ten Bouncy Dino? O masz, Bouncy Dino, patrzcie, cyk, już biegnie na mnie. Nie, on villagera próbuje pokonać. Okej, Bouncy Dino już chyba mnie zauważył. Już wie, skąd strzały lecą. Dobra, pyk. Dobra, jeszcze chyba hit. I jeszcze hit. Okej, i teraz z tą spluwką. O masz! Dobra, pokonamy go, pokonamy go, pokonamy go, pokonamy go. Dobra, jeszcze tym. Okej, damy radę, dam radę. Jest! Bouncy Dino poleciał, świetnie. Mamy to zrobione kozacko. Możemy sprawdzić kolejne postacie, bo już jest naprawdę sporo ich. Czy wszystkie postacie dzisiaj będą z tej gry? Właśnie Joy Whale? Nie wiem, ale to się dowiemy. Dobra, musimy tutaj, mamy spluwkę, więc możemy sobie ją przeładować. Dobra, to jest empty, więc można przeładować również. A tutaj mamy spawn Blenny. Blenny? Okej, dobra, zobaczymy, kim jest Blenny. Wow, to też robal! Okej, to jest robalek. Okej. Wow, wow, który też mnie próbuje zaatakować? No nie no. I znowu z tej samej pozycji. Dobra, to słuchajcie, ja sobie wezmę to i przeładuję tą snajperkę. Okej. Dobra, coraz bliżej musimy podchodzić. Dobra, tutaj widzę, że to jest empty, więc sobie przeładuję też tego P19. Okej. I musimy tego Blenny pokonać. O. Dobra, gdzie ten robal jest? Czerwony. Dobra, musimy podejść chyba z tej bliżej. Słuchajcie, ja wezmę sobie tutaj spawn pointa, bo może być tak, że będę ginął często i nie chcę po prostu zbyt często ginąć, no i się spawnować, przechodzi przez całą wioskę. Gdzie on ten Blenny jest? Ej, dostał, czy go pokonałem, czy co? Nie wiem, chyba tam gdzieś dalej. Nie mogę go odnaleźć. Dobra, to później ewentualnie. A czy jeszcze jest tutaj coś w skrzyneczce? Widzę, że tutaj jest jakaś... Wow, tu już jest konkretna maszyna, słuchajcie. Wow, Blenny, jak mnie zaskoczył skubaniec, normalnie jeden. Dobra, to ja mam tą spluwę. To ja już robię z nim porządek, patrzcie. Przeładowuję. I teraz. Okej, ładuj, ładuj, szybciej, 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 szybciej. Dobra, Blenny, lecimy z Blenny. Okej. Nie, to nie jest aż takie łatwe. Dobra, o, Blenny. No nie, no on mnie po prostu łapie szybko. No nie, ja nie wiem nawet, jak z nim tutaj walczyć. O, masz odejść, 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 odejść. To jest niemożliwe, słuchajcie, żeby je pokonać tak łatwo. Patrzcie, ile one HP muszą mieć, no. Dobra, o, masz. Cyk, 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 cyk. Okej, uciekam, 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 uciekam. Nie, już cię złapię, to już jest twój koniec. O, Blenny, Blenny, Blenny. O, kurczę. No nie, to jest niemożliwe, zobaczcie. On naprawdę jest dość mocny, żebym ja miał jakiekolwiek szanse z nim. O nie, jeszcze mi się amunicja skończyła. Jest pokonany, świetnie. Dobra, możemy przejść dalej. Ja sobie tylko wezmę ammo, tak na wszelki wypadek przeładuję, żebym mógł zawalczyć z ostatnią postacią, bo to będzie chyba najbardziej ciekawa postać według mnie. I to będzie, słuchajcie,
Ronnie. Jestem bardzo ciekawy, jak ten Ronnie się będzie zachowywał, bo on wygląda też przerażająco trochę. No, okej, okay. P19 i lecimy z nim. Ale on chyba jest takie same, mają amunicję, tylko inaczej wyglądają. Więc widzowie, jak widzicie, naprawdę nieźle nam tutaj dzisiaj poszło. Ja myślę, że te postacie są dosyć ciekawe, warte uwagi. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. I ten odcinek się właśnie kończy i mamy tutaj zielonego robala, który próbuje mnie złapać i łapie i ginę. To by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa!